robota pre. Chłop z przyjaciółmi do pracy się rwie. Chłop budowniczy wszystkiemu zaradzi. Chłop budowniczy nie jest za. A przy muzyce ty przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tak. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Wesolec i bardzo serdecznie witam w gierce, na którą mocno czekaliście. Mały powrocik do Januszy Budowlanki. No ze mną Janusz Brązuś jest. Dzień dobry, Janusz, z tej strony, witam serdecznie. Janusz, ja też Janusz Dua, witam serdecznie. Bardzo chcieliście, a my też chcieliśmy tą grę dokończyć, żeby już było, wiecie, jakaś gierka w końcu przez nas skończona, bo mamy dwie ruszone i Foresta i Konstrukcjona i kurczę, ani jedna, ani druga niedokończona. Lecimy z ostatnimi misjami. Została nam jedna misja, Most się nazywa, u gościa tego pierwszego w kampaniach, czyli prestiżowe projekty ogółem całe te. I w prestiżowych obiektach, proszę ja was bardzo, jest do wykonania Most, więc ja bym chciał to bardzo mocno przyjąć, tylko że chciałbym to wziąć w jakim? Wysokim? Nie no, w średnim chyba bierzemy. Czy jak myślisz, na wysoko? Myślę, że weźmiemy średni, żeby też to w miarę szybko skończyć, wiesz? Dobra, a teraz czekaj, jak ja tu wszedłem, a ja pewnie nie mam kierownika ani nic, to mordeczka, jakbyś mógł, to weź i odbierz i no ten most, a ja już lecę szukać, Kaito Uno może być. Bo tak szczerze wam powiem, to jest nieodkryte miejsce. Okej. Tutaj jest most, dobra. Czyli byśmy fajnie jak... No szybka podróż nie, ale czy chciałbym ja mam sobie jechać zaznaczyć po materiały? Wiesz co, tak, ale mordo, możesz się tepnąć i materiały sobie wziąć tak jakby z tej drugiej bazy. Dobra, znaczy ja materiały i tak załaduję sobie, wiesz. A, bezpośrednio? Tak, żeby też no tutaj porobić dzisiaj cokolwiek, nie? Że nie teraz dobra. Nie tracić czasu na to. Na to ładowanie, tylko teraz tak, gdzie jest baza z materiałami tam blisko? O, tu jest, dobra, baza. Widzę. Bazę możemy zaraz sobie nalać. Zaraz kocyga i czterech krzesł bazy. Jaki to jest wielki ten... To. Jaki to jest wielki zestaw, ja ogólnie jeszcze z wiertnicą, proszę, ja was bardzo nie jechałem, więc... Kurde, ale my wiertnicy używaliśmy tylko... Raz. U ciebie na odcinku przy... Wiatraka. Robieniu wiatraku. Ojej, przepraszam! Ale no gabaryty, kurwa, się nie wyjeżdża na drogi, jak jadą gabaryty, tak? To trzeba troszeczkę z deczka uważać tu. Dobra. No kawałek drogi mamy, nie wiem jak to metrażowo wychodzi. O Jezus! Cię w ogóle oglądają się jakieś fanny momenty. I było bardzo dużo ujęć w ogóle z Konstrukcjona. Przypomniały mi się niektóre tu akcje, które się tu działy. Naprawdę, no ta gierka ma potencjał, bo mówię, dawno się tak nie uśmiałem. O ja pier... Dobra, to jest trochę duży gabaryt i trzeba po prostu przed chłopkami uważać. Przypomniały mi się te akcje, które mieliśmy u burmistrzowej, co kopaliśmy ten kabel i te zapory, panele z tam, ale ultradźwięk. Dźwiękowe czy przeciwdźwiękowe. Ale to było mordo chyba i pierwsza, jedna z pierwszych, no. Pierwsza, tak. No i tam było jak tą koparką, żeśmy do tej dziury wjeżdżali. Albo ty driftowałeś i szukałeś miejsca, no zarobiste naprawdę. Gdzieś tam, nie wiem u kogo to już fajny moment było, ale było bardzo dużo takich z driftów w ogóle, wyciętych momentów. Jak bokiem żeśmy wchodzili w niektóre miejsca, to... Nie no, ta gra naprawdę. Ja już jadę załadowany, tak. Zajebisty potencjał ma. Nie było dużo tego do wzięcia. Aż jestem w szoku, bo całkiem mało. No bo tak szczerze, no to tu więcej będzie wylewania jakichś rzeczy i przywożenia gotowych elementów dużych. O, proszę bardzo, widzicie ogółem całe te... Bez nas by tego miasta nie było, cholera jasna. Wszystko, o, plaża by... pięknie, to plaża patelnia, grabina tam jest zrobiona normalnie. Kto by tą drogę wyremontował, gdyby nie nas nie było? Obiecałem, że będę przed chłopkami uważał i zapomniałem. Kurde, ale ej, nie byliśmy tu w ogóle, ani razu. Zawsze skręcaliśmy tam, na tamtym moście. Żeśmy nie jechali tutaj, słuchajcie, no. Ani razu jeszcze. Tak, bo zawsze jeździliśmy... O Boże, ty już tu jest, ty tu jesteś teraz? No. Pierdziele, witam ciebie serdecznie. I tutaj naprawdę fajnie, że odkrywamy w końcu jakiś nowy terenik. Poczekaj, może... A dobra, ty przyznasz mnie? Nie ma problemu, dziękuję. Pomoc tu widzę po prawej stronie, mogę kliknąć. O, jedziemy przez firmę? Nie, no jeżdżę dookoła, zanim ta brama się otworzy do szyni. Ja pierdolę, to ci wystaje z tyłu, to śmigło. No, dlatego ja kamery nawet nie brałem tej dłużej, bo nie umiałem tego ogarnąć nawet, nie? Czekajcie, jak ja bym sobie wsiadł do środka. O, dobra. Uwaga, a że się łamał. O Jezus! Nie zauważyłem. O! Jak coś to śmigło mi do kabiny wjechałeś. Przepraszam serdecznie. Jedziemy. No,
Nie wiem, czemu to tak mnie prowadzi? Ty nie powinienem, tam powinienem jechać. Źle pojechałem. Kurwa twoja, jak mać przez osiedla, jak jedziemy. Czekaj, prosto pojedźmy. Aha, to prosto to nie wiem, czy to nie jest... Ty. Czekaj. Kuźwa, dupa. Ja pier... Czemu nas to tędy pokierowało? Nie wiem, tak miałem na niebiesko, kurde, zaznaczone. Dobra, gdzieś w lewo będzie wjazd na most na pewno. Kaj, ty tu jeżdżasz mi. Oj. Ty, tu jest coś po lewej strunie. Tak, bo mój tak driftuje, chłopie, że ja nie mogę nic zrobić, nie? Gdzie dobra. Tu wjeżdżasz? Widzę, tu jest wjazd jakiś. Chyba. Kurna dziad, ale ta nawigacja jest głupia tutaj w tej grze. Ona już nieraz nas zawodziła w pole. Ja pier... Dobra, nie jedź mordo tu. Zaklinowałem się. Czemu? Ja pierdolę, gdzie ja wjechałem? Bo myślałem, że tu przejadę. Poczekaj. Jak tu wjechać teraz? Poczekaj, wejdź, szybka podróż. Dobra, jestem... O! Jest git! Mordo, tu po prawej stronie się tepli. Na taki ten punkt z tych elementów, co braliśmy gotowych. Ja chłopie przez to prefabrykanty się nazywało, czy co? Tak, ja przejeżdżam przez tą firmę właśnie, bo mnie ten do nawigacji kieruje. Chłop, jak mnie tam wcisnęło, nie? A ja mówię, dobra, przycisnę się, no. A później zobaczyłem, że furtkę ktoś ma zamkniętą. Dobra, jestem za tobą już tak ze sporo luzy. Ja pierdolę, teraz patrzę na to miejsce, nie? Ty chcia... O kurwa, ty chciałeś tu dołączyć. Tutaj, a tam furtka jest. Bo tam byki, żeby nie wybiegało, tam gościu krowy trzyma chyba. O kurwa. Ty, ja jeszcze tak... Słuchajcie, jeszcze ani razu nie było tak trudnego dojazdu na misję, nie? To jest niepojęte. A się okaże... Ty, kurwa. No niby tu mamy robić ten most, ale... Czekaj. Jedne jak to jest z tamtej strony. Nie no, chyba co? Ty, dobrze nas to kierowało, mordo. Bo my musimy takim, patrz, tym malutkim... Aha! My musimy tymi małymi mostami... Dobra, już widzę, ale da się, da radę tutaj zrobić. Ale zajebista misja, nie? Gdzie tym małym mostem? Aha, ta... ty, o, ja musimy tym, musimy tym mostem, który jest zbudowany tylko do, na czas prac, dojechać, dostać się na te wysepki, bo na nich będą odwierty i na nich będą się trzymały te słupy podtrzymujące cały ten, nie? Aha, dobry, witam! Dobra. No trochę późniomko! Ale słuchaj, to problemy były, bo nie wszędzie gabarytami wjechać do 2,5 tony, żeśmy musieli przejeżdżać. No, dobra, czyli dobra, porozmawiaj. Ja, no dobrze, tak dobrze, kremała. Ale słuchajcie, no to są Janusze. Dziękuję. Aby by hała, no hała. Hała, to będzie jak nie zrobimy, kurwa, tego mostu. Dostarcz materiał budowlany, paletę elementów metalowych, mam to na sobie jak coś. O, co jeszcze masz na sobie ciekawego? Tyle rzeczy nabrałem, że nie pytaj, nie? Gdzie to się dostarczyć? Tu na początku. Tutaj. Kurwa, mordo, nie wiże chyba tym na cały most, bo żeby się nie zarwało. Kurwa, czekaj, no my mieli aha, najpierw są elementy, a później ją muszę... Zachwacić chyba. Ty, ja nie wiem. No chyba się... ja samą tą gąsienicą powinien... A, dobra, kurwa. Nie gadać. Rozładunek tutaj potrwa. O, dobra. Ej, znajdź się. Żartujesz? No jest tu. Gdzie on jest? Przy tym kucyku na ścianie. Fiku mi kucyku, cyku, będzie się tu dziać. Taka pomalowana sianie lubi spać. Ktoś tu kucyka narysował. Fiku mi kucyku, będzie się tu dziać. Mamy 10 na A100, super. Może na 100, może mordo jeszcze na koniec szukanie znajdzie w grze. Jak to brzmi. Ale to wystaje, nie? No ten Herkules z tyłu. A przepraszam, rozporka, zapomniałem przypiąć. Dobra, cyk. I rozkładanko, teraz tak. Odbezpiecz maszynę losującą. OS. Rozłącz, wysuń ramię. Słucham? Pamiętasz jak się odwierty robi? No trzeba było włożyć i później wyciągnąć i otrzepać. O, już masz teraz, musisz odwierty robić teraz. Wykonaj odwierty. Dziękuję. Dobra, teraz tak, jak się wyjeżdżało do tyłu? O, ja pierd... A tam nie trzeba było tych rur wkładać? Trzeba było. A czyli dźwig. To? Dźwig. Dźwig? Dźwigiem przyjedź, mordo. Czemu dźwigiem? No a czym to nałożymy? No, ale nie, ja nie wybieram tym dźwigiem takim wielkim. Jak nie? Mordo, ja tu masz, patrz, tu masz okrągły ten. Co? No, jak? Tutaj po lewej stronie, tu se staniesz i sięgniesz. Tam? No, na kucyka. A na następnym ja tam pier... też będą. Czekaj, bo chłopie, ja nie ogarniam kamery. To dużym dźwigiem przyjechać? Tak, przyjedź dużym. Dobra, ja
dobra. No ja przyjedź dużym. A tu jest napisane to 4, to co tam by było 3? Dobra, to jedziemy po kolei. O Jezus Maria, jak to się osuwa. Kurde, ale fajna misja. Cieszę się, że akurat na taką fajną misję przyszliśmy, bo jakbyśmy tu pewnie przyszli i znów by było, nie wiem, zrywanie asfaltu i kładzenie, to by było słabo, albo jakbyśmy mieli znów coś betonować, to by człowiek chyba oczekiwał. Nie no, asfalt jeszcze spoko, bo już dawno tego nie robiłem. Choć, ale... no może jo, ale jeśli chodzi o te kurde betonowania wszystkie i w ogóle, to tej se siada. No to podejrzewam, że też będzie dużo betonowania, mordeczko, wiesz? No, z czegoś ten mod będzie się składał. Dobra, teraz tak. Jak to się załącza w ogóle? Na dół miałem skręcić, jak nie no. Prawa gąsienica, lewa gąsienica, okej, okay, dobra. This is Christ. Okay. Do dziury można, do dziury z tym. F1, muszę przerzucić na ten. Dobra, hak, odległość. Przyciągnij, wysięgnik w dół, góra, B. Okej. Okay. Uwaga, bo widzę, że mną most drewniany. Czekaj, muszę zobaczyć, co tu się działo. Kurde, dziwną kamerę strasznie mam. Jak się przerzucało kamery? Ty, ja już normalnie zapomniałem. Jak chcesz się przerzucić? No mam kamerę teraz na ten kurwa wysięgnik cały. Na C. Nie. Na K. No jo, dobra. O, dobra, tu jest ta kamera, git. Teraz czekaj, czym tu się robiło? Silnik podłącz hak. Czekaj, ja totalnie nie pamiętam, bo ty to używałeś, ja pamiętam, że czekaj, nie jeździłem wtedy. Ja muszę najpierw to ustawić, żebyś ty nie przywiercić. Słyszysz? To nie, poczekaj. Dobra, no to jest trzeba opuścić. Czy teraz on się nie powinien załączyć? Mordo! O, dobra, się włącza, dobra, wysuń cofnij gąsienicę. Ja muszę najpierw ci podłożyć wiertło i wtedy dopiero byś wiercił. A ta pierwsza się nie wierciła ten? A czy pierwsza musisz wiercić tym wiertłem, bo już nie pamiętam. A już masz coś wywiercone. Co mam wywiercone? Nie, nie, dobra. Wierciłem. Nie wiem, jak to włączyć, ty. Czekaj, kieruj gąsienicę, światło, działanie, hak, podło, wysuń, no. Ty, pierwsza co pokazuje, że trzeba podłączyć wiertło, odsuń się. Weź mi tu je postaw. Tylko ty, postaw mi! Właśnie, to z tymi musisz mi postawić. Tak. O to. Ja wiem, o co chodzi. Dobra, o, je. Dobra. Teraz ta. Teraz ta, nie? No ta, tylko. Weź tu wiać. Teraz powinno ci wyskoczyć coś, żeby podłączyć to. Właśnie, kurde, nie wyskakuje nic. Jak nic? Poczekaj, ja przerwę na kawkę zrobię na południe, żeby co nam lepiej się pracowało, co? Ja nie pamiętam, ja totalnie nie, kurwa, już mam tu te w jeden całe zrobione menu. Wsiadą do wiertnicy. Resetowanie. Hej, ty chyba, że teraz wejdź w opcję te całe menu i tam wyskoczyło, żeby podłączyć. Czekaj, bo ja też nie pamiętam, tu mi jakiś hak się opuszczał. Jaki hak? To, kurwa, jakiś hak mi się tu opuścił. A to dobrze z tym hakiem jednej strony, bo to ten hak powinien załapać chyba coś. Ale... Kurwa, ty, a to hak nie jest po to, żeby se samemu to robić? Bez dźwiga? Może jo. O, jest. Się opuścił. Kurwa, dziad mordo, ja nie pamiętam, jak się używało wiertnicy. Ja też nie. A zobacz na tych F1, bo ty grasz na klawiaturze, to będzie miał łatwiej. Ci tam F1 będzie pokazywać, nie? Poczekaj, a ja mam na tym, ja mam na padzie i to mnie nie pokazuje za dobrze. Sięgnij w górę, w dół. Kurwa, nie chcę tym hakiem operować. Ja pierdzielę, jak to było, ludzie? Ty, a może to trzeba jeszcze najpierw to drugie postawić? Nie, no nie. Nie, 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 możliwe. Bo to trzeba było się wiercić i wtedy to drugie wziąć. Jasna dupa, ty. Kurde. A na zielono mi pokazuje. Na zielono? No, ale... Teraz to menu powinieneś otworzyć. Czekaj, bo to czymś się włącza. Poczekaj, podłącz, odłącz hak. Hak w górę, dół, cofnij gąsienicy, tryb działania. Zobaczę, co to w ogóle jest tam jeszcze w misji do zrobienia. Boże, no to są Janusze, słuchajcie. To jest wielki powrót, dostarczenie materiałów. Czekaj, idzie. Są. Co? Czekaj. No ja góra, dół też robiłem. A ja nie wiem, jak podczepić. Czym robisz góra, dół? No, se przytrzymywałem B u siebie. O! Mordo!
Tylko nie robisz to w środku. Jak to zrobiłeś? Nie trafiłem, no tap trzeba nacisnąć. Aaaa, zmienić się, ja pierdolę. Człowiek nie pograł miesiąc, dwa. Bardzo się ustawię, poczekaj. Ja... Nie wiem, się podłączył, czekaj. Nie podłączał się? Jak się podłączało? Poczekaj, bo na zielono musi pokazywać, żeby się podłączyło. A na razie pokazuje mi na biało, poczekaj. O! Go, 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 go! Czekaj. No nie, dalej to samo. Ja pierdzielę. Ludzie! Czy wy jesteście? Ja nie widzę, czy ja jestem dobrze ustawiony. Kurwa, takim wielkim dziadostwem. Pokaż, ja teraz jak już widzę, będę miał taba, to powinienem to ogarnąć. O, teraz będzie szło. A to, pierdolne. Gdzie mam wiercić? No to wierć tu, dobrze jest. Tu w dziurze? No. Nie no, to jest niepojęte, nie? Dobra. No to wir coś i teraz ten drugi musisz postawić tu. A no. Ty, a ciekawe czy tym hakiem można. Ale ja wezmę tego, dźwiga, poczekaj. A jo, ty po to kurwa ten hak jest pewnie. No jest po to, no ale już dobra ciur. Bo byś musiał się wtedy prawdopodobnie przestawiać tym cały czas, wiesz? A jak wytrzepać ten? No ty, do góry dobra. Podnosiłeś lewo, prawo. Ja pier, dobra, to była zajebista robota. Ej, no kurwa, jak się wchodziło do dźwiga? No co? Kurwa, nie pograli miesiąc i chuj, nie grać i umieją. Ludzie, czekaj, jeszcze olej się nie zatrybił. Dobra, teraz już będę wiedział, mordo, jak to robić. Dawaj, ja jednego wywiercę i wtedy ci dam. Połocnij się. Biorę się za robotę. Połocnij się. Dobra, odczepią zaraz. Cyk, o i idzie. Ja zaraz mówię, ja zapomniałem o w ogóle o tabie. Zapomniałem, że jest zmienność przecież tego. I co to? No co, dowier coś i pewnie będziesz musiał wyciągnąć. I wyczepać. Masz full, ci pokazuje czy nie? Nie, nie w ogóle, nie mam. No to dowiercaj do głęboko. Ja pier... Mordo, wpadłem do tej dziury, gdzie jest odwiert. Czekaj, bo ja nie wiem teraz co robić jeszcze. Tak, ja muszę uciekać. Muszę to opuszczać teraz, okej. Okay. Na strzałkach opuszczam, żeby głębiej szło. Jak mnie wciągło? Jak mnie wciągło do tego przerymbla tam? Tak, bo ja tu muszę teraz strzałkami opuszczać w dół, żeby jeszcze głębiej wiercić. Nie idzie coś. Idzie. To przecież z góry schodzi. Mordo, tu już jest teraz, już widzę, że jest nowy etap, musisz coś zrobić. Aha, nie, teraz ty. Jest koniec, teraz będzie zalewanie. A to zalewanie chyba. Czekaj, muszę wyciągnąć teraz go. Wielkiego muszę go wyciągnąć zaraz. Ja do jądra ziemi się dowierciłem prawdopodobnie. Tu nie wiem czy to nie będą te. Dobra, i teraz musisz wytrzepać ziemię. A to jak będę trzepał? Nie wiem czy tu nie będą te, jak one się nazywają. Ale łańcuchy dzwonią. Dobra, no i wiercisz chyba dalej czy nie? Nie. Czy to już jest zalewanie? Zalewanie już jest. Jo? Jo. No dobra, może to tak wyglądać. No. Na pewno, to prawdopodobnie będzie, jak to się nazywa, w Gostyninie termy mieli robić i oni się tam też odwierty były na 70 ileś metrów chyba musieli robić. Tak, ale się oddaję, bo leczko ustawię ci ładny, bo jestem dobrym kolegą. Ciekawe, czy ja dam radę tu trafić. Kurwa, jak to w tą stronę tutaj trzeba teraz. Uważaj! Chwaciłem, poczekaj. Do góry. Którym do góry? Dobra. Kurwa. Poczekaj, mordo, bo teraz nie wiem, którym do góry. Tym, dobra, na tamtym się spoko, ja będę zaraz miał ten sam problem, ci śmieję się, ja będę miał to samo. Czekaj, o, dobra. Teraz ino tylko tak naciśnij i w dół. Ja już idę do dźwiga. Kurwa, nie do tego wsiadłem. Mój Jezu. Wspaniała robota nam idzie. Dobrze, że nas zatrudnili tutaj naprawdę, bo wygraliśmy przetarg jako najlepsza firma w mieście. Ogółem. Czekaj. Nie no, to nie jest wysuń gąsienicę. Jak wysuń gąsienicę? Będę coś wysuwać. No dobra, jest, podłącz. Aha, serio? To tak easy? No. A ja tu chłopie, jakieś lewo, w prawo chcę sterować, rzeczy robić. Jak my się odwiedzimy, wykonamy, nie? Słuchaj, to będzie dobrze, dobra. Mariusz, dawaj. Kolejny goni.
Byży podnieść teraz na tapet i o właśnie, proszę. Dziękuję. Boże, jaka prostota. No. No po prostu trzeba takie rzeczy sobie przypomnieć i tyle, no nic nie zrobimy. A ja mówię, Boże, to pewnie jakiś przycisk trzeba, żeby wiercić, czy cokolwiek. Człowiek może wszystkiego zapomnieć od czasu do czasu przecie. I nic nie stanęło. Si, no bo ja tego pierwszego niby nie dowierciłem. Jakiego? No nie, no bo mówię, jakiego pierwszego? Nie wiem, a nie, dobra, już się dowierciło. Teraz strzałkami w dół dawaj. Tak, 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 ja daję, daję. A, no, chyba full. Dobra, musimy to wyciągnąć. Okej, okay, tak, jest dobrze. A żeby wyciągnąć później, to jak to co robiłeś? No teraz do góry na W i strzałką do góry. Na W. Ha. Sino. No, ale dalej nie masz dobrej strony. No poczekaj, bo już mam za dużo. Ale wytrzepałeś go, nie? Prawie się będę następnego w tylu stawił. Niestety tak to wyszło, że jakbym wtedy wytrzepał, to by było git. A tak to muszę dwa razy się zanurzyć. No dobra, człowiek się nauczy. Słuchaj, ta wiertnica kupiona, a my i tak nie używamy tego. No to dobra. W sumie to jest tylko do dwóch misji chyba używanie. Dobra, jest lux. Dobra, jest lux, okej. Okay. Teraz tak, zmiana. Jest 75%. Teraz teoretycznie ja bym mógł tu przyjechać i zalewać, tylko że nie ma miejsca, to jest najgorsze. Co nie ma miejsca? Jest wszystko no pod porządeczku. No nie mam jak tutaj wjechać tym. Nie mam jak wjechać betoniarką tutaj na górę. A dobra, to nadgoniło, przynajmniej co tu się dzieje, ludzie. Czekaj, ja teraz jak ja mam... Aha, dobra, muszę tym. Kończynicą na... O. Dobra. Troje git. O. To jest robota z hejta. Zanurzaj dziada. Dobra. Ja po tym będę musiał wyczepać. Po jednym? No wtedy wyczepię, to nie będę musiał później dwa razy. Czekaj. Niech mu się tu dowierci do fulla. No ja, bo ma, to ty się po prawej stronie masz pokazane, czy jest pełno, czy nie. Dobra, dawaj. Rzucaj mnie. Proszę cię bardzo. I ostatni będzie gitara. Wtedy możemy przyjeżdżać betoniarkami i tu inne pompować. Dobra. Nie, no teraz to ja mogę zrobić. Słuchajcie, no, tanie odwierty. Normalnie przyjeżdżamy co chcecie. Pod oborę, pod stodołę, odwiert normalnie, pod kitę, szklanki gdyby zalać. Później my się zalejemy w trupa. Filary wielkie takie będziemy robić. Tak, wszystko dla jego zrobimy. Normalnie teraz jak chcecie w ogródku, jak żeby jakiś pod tuje, żeby posadzić, wszystko w odwierty robimy. To jest długi zasięg, to sięgnie. Dobra. Aż 75 i o, jest 75% gitara. Jestem ciekawy, jak by działało ustawianie tym dźwigiem od tego żuraka, od tego odwierty, od tej wiertnicy. Bo on ma teoretycznie jakiś dźwig, który takie rzeczy może pewnie ustawiać. I don't know. Wydaje mi się, że tak, ale wtedy jest dużo jeżdżenia, wiesz? Tak mi się zdaje. A czekaj, no. Jak ja bym sobie do środka wsiadł? O kurde, jak ładnie. Widać dużo? No. Ej, wiercimy, słuchajcie, wiercimy stąd. Spróbuję przynajmniej. Czekajcie, tu jest o, git. Ja zobaczę co będzie następne teraz w tym zleceniu. Tak nie. Betonowa konstrukcja nośna kolumny z betonu wylewanego na budownię. Czyli pompa do betonu. Pompa do betonu będzie potrzebna i betoniarka prawdopodobnie. No nie ma dużo roboty. Dobra, dałem radę ze środka. Tak, bo nawet budowa dróg później będzie na tym moście, nie? Także to jest też fajne. Jak budowa dróg na tym moście, że będzie musiał asfalt położyć? Tak, no. No czekaj się dowiercę, ile tylko mogę. No dawaj, opuść to. O, dawaj, Mariola, no. Dobra, jest lux.
Ty, tu jest nawet jakiś fajny ten. Na centymetry, jakie są i w ogóle. Dobra. Ja mogę ci składać i wyjeżdżać stąd. Muszę się opukać trochę. I wtedy od razu muszę tu przywieźć pompę dużą do betonu. Żebyśmy to wypadło, kurwa mać. Zablokowałem się. Czekaj, udało mi to czy nie? Ja pierdź. Dobra, pompa do betonu, pompa do betonu. Tą dużą przywiozę, bo podejrzewam, że to będzie ciężko tą małą to zrobić. Flota pojazdów, flota pojazdów. Ej, czemu nie było? Jest, dobra, mam. Kurde, poczekaj, bo się nie mogę. Ze środkami tu nie chcę ten ogarnąć w ogóle. To nie chcę? Patrz, nie, no muszę, poczekajcie, muszę wyjść, zobaczyć co tu jest. Aha, kurwa, jest nie tak. To jest nie tak, mordo, coś to. O, tu teraz, nie, musiałem wysterować dobrze. O, teraz jest okej. No tak ze środka, jednak przepraszam, żartowałem, nie jest idealne widowisko, jeśli tak to mogę nazwać. Dobra, zapuszczamy. Patrzymy, woda zaczęła wybijać, nie? Utopiłem się z wiertnicą tu. Dobra, to poprzywożę to wszystko. Wezmę chyba małą pompę jednak do tego, do tych zalewów, do tego zalewania szklanek, bo... Dobra, jest okej, mamy to. Widzę, że tą dużą będzie problem. Powiercone fest. Im większy sprzęt, tym gorzej jest tam wjechać, nie? To na pewno. No ale ten musi być duży sprzęt, żeby to sięgnąć. Tutaj nie, do tego akurat nie, do tego wystarczy ta mała pompa, ale nie wiem co później będzie do zalewania. Czy ty się pakujesz na lewet od razu? Nie, tam będzie drugi. Drugi trzeba jeszcze zrobić. Nie, nie będzie drugi. Nie? Nie. Jak to? Powiem, że jakbyśmy wzięli na trudnym to tak, a na średnim nie. Dobra, tu możesz mieć trochę racji. Także pakuj się na lewet. A czekaj, gąsienicę trzeba zmiażdżyć. Chłopie, nie mogłem, zawadzałem o most. Mówi, jak ja mam wjechać na tą lawetę? Dobra, ja spróbuję teraz tak, włącz wylewanie. Bardzo co się dzieje? Na lawetę, nie ma co nakierować na lawetę, wiesz? Co? Na lawetę nie miał kto nakierować, sam musiałem. Dobra. Ja dole nie gadać, że nie sięgnę tu. Biegnę zobaczyć. Dobra, zabezpieczone. Co to tak wodę słychać dziwnie? To jednak chyba... O dobra, zalewa się, już się bałem. Się bałeś, że coś trzeba wiercić? No, już się bałem, że chłopie będzie jednak... Ale ja za każdym razem, wiesz co, miałem jakoś tak na mocni, robiłem, tak czy siak i było git. Dobra, to ja to porobię, bo jak nie ma na drugim, to chwila moment będzie to zalewanie. To nie taka chwila moment, chyba. No ja, pokaż Mariusz. Masz. I... Co tam już kolejnego jest do robienia? No, zalewanie teraz będzie samo. Bo teraz będzie mi betonowa konstrukcja, no już na dostarczenie materiałów, siatka zbrojeniowa, paleta drewna, paleta betonowego szalunku. Wtedy będzie kolumny z betonu wylewanego na budowie. Beton jest zasobem źródłem. Dobra, idzie beton ku górze. ...97, 98, 99... Dobra, jest luksus. Teraz tak, ale dawno nie nakuwałem nic. Dobra. Może wezmę tą odwiertnicę stąd, co? Nie możesz cofnąć. Kurde, ciekawe czy my teraz nie będziemy tylko pracować na tym jednym, jakby, na tej jednej wysepce. Całkiem możliwe. Ale si, no kurde, człowiek widział te mosty, nie mosty, ale nigdy nie myślał jak to się buduje. Co, oni później to by byli te, pozbywaliby się tych wysepek? Chyba nie. Wiesz co, mi się wydaje, że oni ten most składają, ten drewniany, a te wysepki zostają. Chyba. Kurde, myślałem, że... One wyglądają jakby były stworzone tylko do zrobienia tutaj wylania tego. No bo tak jak na przykład w Płocku jest most, no to on te filary ma w wodzie już, tak jakby oni gotowe jakoś przywieźli, pewnie tymi barkami, nie barkami, oni to stawiali. Obstawiam. A tutaj jest całkiem inaczej, no bo tu jest o wiele prostsze takie robienie mostu, no bo masz jednak kawałek lądu, tak? Więc idzie tutaj sobie dojechać. No
Ogólnie ten, drugą stroną mostu też można wyjechać, nie? Coś. Dobra. Dobra, zalewamy kolejnego. Ja już przyjeżdżam. Procenty idą. Ja już jadę, no wolno, nie? Żeby tego betonu trzeba było dużo tam wlać. Ja już jadę. Nie wiem, czy wystarczy, no. Tego. Betonu. No to kupisz sobie coś. Ja wiem, no. Przecież to Janusze są. A nie, no pojadę na żwirownię, słuchajcie, akurat. Do 400 minut odcinka, zalanie 4 kielichów tylko. Weź. Jak... No to ja jestem w szoku. Boże, i tak dobrze, teraz na tym nowym komputerze, teraz normalnie ten czas leci, bo przecież pamiętam, jak wchodziło, zaczynało się nagrywać tą serię, klikało się w 9 i zacinało wszystko. I nie wiedział człowiek, ile jest, czy się dobrze nagrywa, czy nie, co zatnie, co nie zatnie, taka loteria. Jak zalejesz, to ja już będę miał wtedy... znaczy ja będę czekał, bo mam do rozładowania teraz materiał tutaj, nie? Dobra. A ty nie masz pokazane miejsc, gdzie trzeba rozładować? Nie, jeszcze nie. Dobra, dopiero ostatnie leje, więc... Dopiero jak skończysz, to mi skoczą. No i... A może być, że tutaj wyjdzie, słuchajcie. Może być, że tutaj wyjdzie. Że będzie akuracik. No fajnie to wygląda dość. O kurde, tu ładna miniaturka by była. A ja sobie tą znajdźkę podniosę od razu. O. 9 na 10. Kurde, tu by tą... Tu jak teraz mordu tym dźwigiem jestem, jakby jeszcze w tą, jak ona ma... On na kównicę zrobił tu, to by było... Jezus. Czekaj, co ja będę musiał tu rozładować? Ty, nie chcesz spróbować miniaturki tu teraz cyknąć? Kartka zbrojenia, paleta drewna, co? Nie chcesz miniaturki tu spróbować cyknąć? Jak ja tak stoję? Bo to dość fajnie wygląda. Tylko nie, czy nie od przodu wtedy. Na zwiertnicy? No, co to? Ty! Nie mów, że to trzeba wiercić. Ej! Nie, ja... Jak ty widzisz, u mnie pokazuje, jakby były niezalane? No u mnie też. Kurwa, chodź. Dobra. Musisz wejść, żeby miniaturkę mógł zrobić, o. Dobra. Czekaj, to się chociaż rozłożę tutaj, żeby jakoś fajnie to wyglądało. A skąd ty ją chcesz? Z przodu chyba. Dobra, siadam. Możesz już siąść. Weź trochę niżej to ramię. Trochę niżej? No. Niżej, o. Żeby nie było takiego sztoszka wysoko. Weź nisko z ramię. Nie mogę. Dobra, dobra, to zostaw tak. Mogę tak. Nie, no przestań, no to. Proszę tak, nie rób tak, proszę. Tak zostaw, tak jest git. No, to ładnie wygląda, pamięci. Tyle by było, dobra. Słuchajcie. Dobra. Teraz tak, do mana. Trzeba tutaj rozładować, ale tak, drewna. Tak, szatka uzbrojeniowa. Gdzie to jest do rozładunku? Tutaj. Tam, masz u siebie, dobra. Ja stąd się nie ruszam, bo tu... Właśnie, co będzie po tym? Zlecenia. Zalewanie, dlatego dużą pompę przywozę. Aha, jest, no jo, dobra. To ja biorę. Za tego rabladora się. I gdzieś się przyszykuję. Ciekawe, czy teraz nie dadzą, żeby na tamtym robić. Spoko by tak było. Ale jakieś wandale tu hot dogi rysowały. Najgorsze jest to, że ja muszę ściągnąć to drewno. I co z Bronxu? Żeby się dostać. No, żeby się dostać te siatki zbrojeniowe, kurde. O, morda, żeś przypierdolił, nie? Zadzwoń później. Dobra, szczerze nie będę ten. Pójdę się przebiegnąć, zobaczyć, co to na tym drugim się dzieje. Kurde, z jednej strony to powinienem iść, a co? Przecież na budowie się nie spieszy. Boże, 5,3 miliona. Już, dawaj, wylewaj kolumny. O Jezus! Ty, tu też są chyba do wylania. Czy nie, czy tam? Te tam są do wylania. Czyli można powiedzieć, że przy średnim... Kurwa, to przy łatwym to co my byśmy robili? Nic? Tylko byśmy towary przywozili. Dobra, ja próbuję się rozłożyć. Wiecie, tu już ktoś ten, ktoś reklamę tutaj ogląda, już dzwonią. Nie mam czasu, że nie widzisz, że most robię. Jak skończymy most, to możemy przyjechać wywiercić w ogródku. Zadzwoń później. Dobra, cyk. Czy ja mogę sam kupować beton opróżnie? Na pewnie. Nie potrzebuję twojej pomocy, mordeczko. Mam napełnić? Kierownika, nie, kierownika, żebyś nie miał. Firma. Boże, gdzie to teraz było? Ja pier... O Boże, nie wiem. Mordo.
No, tam gdzie będziesz nas widział, co jesteś online, na serwerze. Czekaj, załoga, dobra, widzę. Taktykanci, masz brygadzista, mordeczkę, nie ma. O, zawsze marzyłem, żeby na to zostać. Ale ładne te zrobili, to moim zdaniem to nie będzie mocno, to będą punkty widokowe, słuchajcie. O, ale to będzie wylewanie botonu. Dobra. Betonawica się włączyła. Strusica z długą szyją, z krótkim wąsem. Ja pierdnie. Kurde, że to Matixa dzisiaj nie ma. Popatrz na ten Mozmord po prawej stronie, przecież jak to idealnie można by było wyskoczyć. Nie chcesz autem zobaczyć, jak daleko idzie dalej doskoczyć? Ale by leciał. Zaraz ja pierd... Zaraz betoniarką, mordo, lecę. Betoniarką nie, to wolno pójdzie. Ja to zalewanie dosyć szybko widzę, idzie chyba, co? Nieźle, czekaj. Ja włączę ją. Ja zobaczę autem tu. Gdzie tu można doskoczyć? Takie wylewanie, dobra. Teraz oj, stań. Przepraszam bardzo. Kurwa, składam tego labradora, nie? Ty, my nie mamy tego? Nie mamy auta? Dałbyś, nie, no, czekaj, garaż by się przydał. Dałbyś z garażu wyciągnąć auto? Czekaj, zlecenia, firma, lata pojazdów, auto, zabierz, masz. Dobra. Czekaj, no to niech się napełnia. Ja biorę auto. Auto mam. A w nim silniki dwa. Pozdrawiam refren ten. Gaz, 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 ciskam do dech. Gaz, 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 gaz. Dobra, ja wylewam mordę. Ty jedziesz tutaj tym autem? Tak, 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 zaraz będę, zaraz zobaczę, zaraz powiem, co będzie dalej. O, chłopie, tym autem się jeździ jak na od zera do farmera. On biegi tak przerzuca, że bez gazu popuszczania. Ogólnie na auto jest najszybsze, więc tylko auto można to sprawdzić. Teraz to tak dopiero jak popatrzyłem na tym, jeszcze jakby wyskoczenie zrobili, to by było jeden patent. 86 na godzinę, tak? Ja tu muszę sam robotę robić. Dobra, byś mi tu gadał. Jadę, 90, 4, 5, 100, 105. A gdzie ty jesteś? Mordo, patrz się. Zobaczę. Nie macie. O kurwa, gdzie ty tu? Ale ty, da się, da się. Ja myślałem, że ty w ogóle z drugą stronę patrzałem. Ja myślałem, że ty z drugiej strony byś skakał. Gdzie tam było za daleko? Dobra, jestem tu naszą tą. Ciekawe, gdzie najlepszy jest ten dźwięk darcia mordy. Dobra, sam musiałem robotę zrobić. A to mój jest do dolania. Dobra, już za późno. Stalowa Bela. V6. Rozładuj ciężko. Gdzie ona jest? Tak, jak będzie wylewanie jeszcze, czy nie? No, psam, że jo. Ja pierdolę, rozmieszczania komponentów i teraz robić. No, ale to i tak już zrobimy mordo na twoim odcinku. Budowa z betonu, betonowanie. Dobra, jest w ciulu roboty jeszcze. Gdzie to jest teraz? Stalowa... Co to jest stalowa Bela? To, dobra. O, no, dobra, i rozkłada się. Roboty jeszcze bardzo dużo zostało. Chociaż 50% będzie zrobione prawie. Czy co jest? Co ona mi się nie chce rozkładać? Ja wsiądę do ciebie sobie, posiedzę ze sobą, dobra? No, dobrze by było, jakbym mógł rozłożyć. Tylko naciśnij tap dwa razy. Proszę mnie przepuścić, jak ty nie wiesz, jak... Ja to zrobię. Nie, o, zbugowało dziękuję. Mi, zbugowało mi. No bo mówię, przecież ja już tyle razy się bawiłem wyciągnikiem, że przecież... Dobrze robię, tylko przybugowało po prostu. Dobra, co jest to? I co to tu? Boże, esse. Myślałem, że gdzieś tam do góry będziemy musieli to zawieść. Nie, wszystko tu w jedno miejsce. Ciekawe, jak na trudne by było. Możliwe, żeby trzeba było dzień, nie? No, kurwa, w sumie nic nie mam do roboty. Oprócz włączenia betoniarce parę razy coś tam przykliknięcie. No dawaj, Mariola. Jeszcze. O, dobra. Tym trzeba wyjechać? Betoniarą. Tam małą, tak? Jo. Dobra. Tak, ja zestartuję, o. Ale parę. Pięknie oczyszczasz obszar. Ej. O, dobra jest. Czemu dwa części? Krata mostowa. Co? Jaka kurwa krata mostowa? O Boże, tam! No. Gdzie jest dźwig? Jest tu mały dźwig? Nie, małego nie ma. Dobra. Chodź ty, może dużym? Może to dużym trzeba, jak myślisz?
Dobra, wezmę duży. Ja bym próbował ogólnie chyba tym dużym. Ja, bo teraz mi się wydaje, że ja muszę stamtąd sięgnąć i postawić to tu. Czekaj, ja ci się pompami odsunę, bo kurwa nie przejedziesz. Czekaj, czekaj, bo przecież mi to pokazuje, że jak teraz 2 tygodnie tam jechał. Szybka podróż. O cholera. O, jeżeli by człowiek nie tepał się tymi wszystkimi rzeczami i w ogóle. Nie, może kiedyś powiem wam tak, jak zrobimy amerykańską, to zrobimy kiedyś raz tak, żeby po prostu tu zrobić wszystko od A do Z i jeździć po wszystko. Czekaj, gdzie ja jestem? Jak ja mam wjechać na ten nie most? Wyobrażam sobie po beton jeździć. No właśnie to jest w tym wszystkim właśnie ta wisienka na torcie, ale teraz na przykład tym dźwigiem, nie? Ja będę musiał rozładować z jednej strony te stalowe, a później jechać na drugie, nie? No tak. Więc to jest dopiero, wiesz, ja bym musiał pół miasta teraz przejechać, żeby móc się dostać. Jak mnie kuźwa źle pokierujesz znowu. Ej, czemu mam kawę zaznaczoną na tym? No, tam zaproszenie dostaliśmy od burmistrza. Ej, tu normalnie się przychodzi do tych budek i się kawę pije? Kawę w maskach pijecie? Ludzie! No ty dobra. Masz, tak działa w tej grze, że nie tylko przez menu można to robić, tylko też można właśnie podjechać. No bo tak kawa jest, więc to by tak wychodziło. Dobra, czekaj, bo ja teraz kurwa się zastanawiam, o co tu chodzi, mordo. Jakbyś chciał tu przyjechać też, to zobaczysz sobie. Czekaj, i to właśnie, bo mnie kurwa też nawigacja kieruje, chłopie, tak, że ja nie wiem, nie? Gdzie ty jesteś? O co tu chodzi? Się? Aha, tu trzeba przywieźć te elementy chyba. A. No, tu trzeba je przywieźć. Tak, trzeba przywieźć. No dobra, no to już tu dźwigiem zostaje. O ja pierdolę, jak to tu trzeba poukładać wszystko. Boże, dobrze, że nie widzieliśmy na trudnym, nie? No nie, dobrze, dobrze. Kurz do Lego. Trzeba, mordo, teraz tak. Laweta. O kur... Trzeba zjechać tym. Drugą lawetę mogę wziąć. Weź, mordo, zabierz tą. Zabierz... a tu są... osie... co to jest? Prefabrykowanych ścian. A to nie będzie prefabrykowanych sprzedawca stali. O. Nie wiem, czy to do sprzedawcy stali nie trzeba jechać. Komponenty stalowe, dostarcz z skazanego miejsca zbudowy, część... u sprzedawcy stali, dobra. Mam pojechać po to? Ja jadę, tylko dobra. Byś musiał mi wziąć tego. Wiertnicę? Tak, wiertnicę zabrać ze mnie. Taka już biorę, ale zajęty jest pojazd. Dobra, czekaj, teraz, sprawdź. Dalej. A, dobra, bo jest nieubezpieczony, czekaj. Co jest kurwa? Teraz. Dobra, jestem, no. Dobra, dziękuję. Na firmę ja wezmę. Jadę z orężadą. Uwaga. Kurde, jaki dojazd do mostu, szok. A tam też jest tak porobione, fajnie. Drifterzy. Mocne palenie gumy. Przed budowaniem daleko mostu. Daleko masz po to? Nie, 100 ileś metrów tylko. Dobra. W ogóle nie powiem ci, że bardzo dobrze z tym mostem wyszło, bardzo blisko jest na wszystkie te rzeczy tu, nie? No, to ja czekam dźwigów wtedy. Dobra. Ty! O kurwa! O! Co? Co się stało? Ja nie zauważyłem morda busa! Ja mu przypierdoliłem 90 na godzinę i go poderwało prawie 360, prawie na drugą stronę go obaliło, tak mu dupę poderwało. Ale ja chcę to na filmiku zobaczyć. Jak? Przecież, dlaczego on stał? Przecież to było, nie było świateł ani nic. Bo pewnie obserwował, co my tu robimy u góry. Nie wierzę, nie? Ej, jak fajnie, my tu nie byliśmy w ogóle w tych niektórych miejscach. Miejscach. Może ty nam, ja mam wrażenie, że tam bokiem wszędzie lecisz. No bo tak do nas tak szybko jeździ. Dobra, ty, no ja jestem niby pod jakąś tą. W załadunku. Wejdź. Jesteś w stanie to kupić? Tak. A ja znajdźkę mam, to akurat podniosę. Dobry. W miejscu załadunku jest za mało przestrzeni. W miejscu załadunku? Jeszcze mam do przodu jechać? A teraz? Nie no, nie mogę, czekaj. Gdzie ty tam stoisz? No jest taki do doładowania, który pokazuje. Masz? Oj chuj. No zjechałem i nie załadowało mi. Tylko już trzeba tu dźwigiem być. Ja pierdolę. Dobra, no powiedzieć trudno, musimy to załadować jakoś.
tu się już ustawiam. Chłopie, co tu się dzieje, nie? A to czemu pokazało, że jest za mało przestrzeni? Czekaj, ja osiadę małym dźwigiem. Wiem. O, dobra. Równiutko ci się postawiłem, że tutaj coś położyć na mnie. Gdzie ty jesteś? No tutaj! Tutti! Kurwa, jak cię rozjadę zaraz. Uciekać! Uciekaj! Uważaj! Tu, tu było! Tu, tutti! Wiem, widzę przecież. Lepiej ci będzie stajano, no bo jak nie. Proszę na mnie położyć, mi na nogę. Bo L4 by było. Co? Padujesz? Aaa! Na dwoś... Aż trzy są, ja nie wiem, czy one wejdą mordo wszystkie. Dobra, masz mordoładuj. Dziękuję. Znajdźka to jest. Wziąłem. Dobra, raz. I raz, element stalowy. Nacinki blacha, cienka stal. I na grubym teraz, raz element stalowy na grubym. O, kurwa, na grubym. Dawaj do góry. Jeszcze, powoli, dobrze. Ale wejdą chyba, co? Boże, jak widać, że on waży, nie? Jak jest ten. Dawaj, rzucaj. No nie mogę, bo nie przyjmie. Do lewej na maksa, do lewej. Czekaj. To nie jest takie hopsdu, bo on tak lata, że tutaj spokój. Czekaj, muszę się kamerą obrócić, bo tu mi niedobrze jest. No dawaj. Hey, wake up! O kurba mać! Czekaj, bo widzisz? Puściłem i nie poszło. Ej, no co jest? Nie chcę załapać, ty. Czekaj. Dobra. O, teraz chyba wzięło. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden załadujemy ogólnie i kończymy, bo to nie ma sensu. Będziemy widzieć, że jest jeszcze trochę do zrobienia, to po prostu będzie tu więcej odcinków niż myśleliśmy. Dobra. Okej, teraz ten element byśmy musieli jakoś też dobrze tutaj wstawić. Na pewno nie może być za mocno z tyłu, bo jak widzieliśmy sami, to trochę słabo to wyglądało. Dobra, jest git. Okej, słuchajcie. W tym odcinku by było na tyle. Ja was bardzo serdecznie już zapraszam do tego pana na kolejny odcineczek. Na razie strzałeczka i trzymajcie się, cześć!